Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym vlogu na moim kanale. A teraz zapraszam do Bazyliki Sacré-Cœur. Zobaczymy, co ona ma w środku. Przyjechaliśmy tutaj wieczorem nie tylko po to, żeby zobaczyć całą bazylikę, ale też pokazać Wam między innymi, jak wygląda życie tutaj okoliczne nocą. Ta dzielnica jest to jedna z najstarszych dzielnic Paryża. Jest tutaj naprawdę piękna bazylika Sacré-Cœur. Obok jest też bardzo fajna kaplica, do której w ciągu dnia można wejść. Na bazylikę możecie wjechać sobie kolejką, jest to zwykły bilet, który jest tak samo na autobus, jak i na metro, więc po prostu tylko jeden bilet mniej będzie, za później. Można też wejść spacerkiem. Z lewej strony są bardzo wysokie schody, bo musicie się liczyć z tym, że wchodzicie od samego dołu do samej góry po dość stromych schodach. Kto był, to wie. Oczywiście pod całą bazyliką możecie kupić wiele, wiele pamiątek. Oczywiście w butikach nie polecam kupywać od osób, które handlują na dziko z jakiegoś tam, kurczę, kocyka na chodniku, bo to jest ściema. Oczywiście ludzie w jakiś sposób próbują zarabiać, ale chcecie sobie kupić coś lepszej jakości, idźcie normalnie do takiego butiku jak tutaj i kupicie sobie bez problemu jakąś czapeczkę, koszuleczkę czy wieżę Eiffla. Każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękuję.
Bazylika Sacré-Cœur jest aktualnie wizytówką Paryża, ale czy wiedzieliście o tym, że Paryż inaczej nazywany jest miastem świateł? Między innymi dlatego, że wiele budowli architektonicznych oraz ulic jest naprawdę bardzo pięknie oświetlonych w ciągu nocy. Dlatego też między innymi zawsze, kiedy ktoś do mnie przyjeżdża, staram się, żeby wybrać się z kimś właśnie na miasto nocą. Jest naprawdę wspaniały widok, czy to na Moulin Rouge, czy Bazylikę, czy wieżę Eiffla, czy nawet przejechać się po La Défense. Bazylika Sacré-Cœur jest inaczej nazywaną też Bazyliką Najświętszego Serca Jezusowego. Ona została budowana gdzieś w przełomie XIX-XX wieku. Z samej bazyliki jest widok na około 30-40 km, gdzie chyba sam dzwon, który jest umieszczony, oczywiście ten największy dzwon, on prawdopodobnie waży około 18,5 tony. Miejsce to warto odwiedzić nie tylko z powodu historycznego czy sakralnego znaczenia, ale także dla samych widoków, jakie rozciągają się ze wzgórza. Między tym jest bardzo, bardzo duża ilość ludzi. Tam turystów nie brakuje aż do naprawdę bardzo późnych godzin nocnych. Nieraz przyjeżdżaliśmy o pierwszej, drugiej w nocy i dalej tam było kilkanaście tysięcy ludzi, bo tam ludzie się przede wszystkim młodzi spotykają, nawet na to, żeby się napić lampkę wina czy posiedzieć przy piwku i sobie po prostu porozmawiać. A wiedzieliście o tym, że budowlę jako bazyliki inaczej określano białą bazyliką? Charakterystyczną biel zawdzięcza między innymi kamieniowi wapiennemu. Aktualnie bazylika jest otwarta chyba gdzieś około 7 do 22.30, więc nawet przyjeżdżając do 22 bez problemu sobie wejdziecie do bazyliki, jeszcze coś zwiedzicie. Bazylika oczywiście jest bezpłatna, jedynie gdzie trzeba płacić jest chyba kopuła, czyli tam gdzie się wchodzi na górę, i pamiętam, że kiedyś można było zwiedzać jeszcze zachrystię. W zachrystii jest naprawdę bardzo fajne rzeczy są do zobaczenia. Między innymi te, wiecie, te habity, którzy tam księża zakładają, czy różne monstrancje, różne takie, taka biżuteria, można by powiedzieć, kościelna, która została oferowana przez euro i chyba bardzo podobna cena była do zachrystii. Ja już tam byłem dość dawno, więc dzisiaj wam nie powiem, ale to wydaje mi się, że 5 euro to nie jest jakoś dużo, a naprawdę wejść warto. Teraz właśnie przejeżdżaliśmy przez ulicę Pigalle. Tak, jak dobrze zauważyliście, jest tam naprawdę dużo restauracji, ale też i klubów nocnych oraz sex shopów. Jest to niestety miasto miłości, więc trzeba liczyć się z tym, że takie rzeczy są tutaj na porządku dziennym. Oczywiście nie sieje to jakiegoś zbulwersowania, tutaj jest to rzeczą normalną. Samo miasto, czy nawet Sacré-Cœur, czy Montmartre, Montmartre nie tylko jest jakby samym wzgórzem. Głównie wszyscy przyjeżdżają do Paryża dla samych widoków, żeby zobaczyć, co tutaj możemy zwiedzić. Ale wybierając się właśnie na Montmartre, do najstarszej dzielnicy Paryża, możemy się przekonać o tym, jak wspaniała architektura przetrwała. Gdzie naprawdę dla nas, dla fotografów, właśnie Montmartre jest wspaniałym i fenomenalnym miejscem na to, żeby się wybrać na sesję zdjęciową. Jest tam wiele ciekawych uliczek, które zapewnią nam, jako fotografom, na bardzo ciekawych ujęć i wiele różnych innych możliwości oraz tego, co możemy sami zaoferować. No i moi drodzy kochani, zbliżamy się do końca tego odcinka, także nie przedłużając dłużej, zostaw proszę subskrypcję, polajkuj film. Oczywiście, jeśli Ci się podobało, zapraszam Ciebie na kolejny odcinek, który będzie już w niedługim czasie. Mam nadzieję, że powrócimy do systematyczności i będziemy publikować z powrotem co tydzień o 18 odcinek. A zatem dziękuję Ci bardzo za to, że zostałeś do tej minuty i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema i cześć!